Cześć kochani, z tej strony Karolina Kowalkiewicz. Serdecznie Was zapraszam do oglądania mojego pojedynku z Asią Jędrzejczyk o pas Federacji UFC. W Polsce tą walkę będziecie mogli oglądać tylko i wyłącznie na kanale Extreme Sports w nocy z 12 na 13 listopada. Zapraszam i trzymajcie kciuki. Dominik Durniat, Extreme Sports Channel. Jesteśmy w Warszawie, a ze mną jest pretendentka do tytułu wagi słomkowej UFC, Karolina Kowalkiewicz. Karolino, to chyba takie ostatnie Twoje kilka dni tutaj w Polsce, bo już... Do walki nieco ponad 2 tygodnie, więc pewnie za chwilę będziesz leciała do Nowego Jorku. Tak, na początku przyszłego tygodnia lecimy. Jeszcze nie wiem, czy będzie to 2 czy 3 listopada. Już końcóweczka przygotowań, reszta przygotowań w Nowym Jorku. 12 listopada. Bawimy się. 12 listopada tam, 13 tu u nas, bo to będzie w środku nocy. Końcówka przygotowań, to powiedz, jak one przebiegły, jak wyglądały. Bardzo fajnie. Wszystkie przygotowania odbywały się w Łodzi pod okiem mojego głównego trenera Łukasza Zaborowskiego i mojego trenera od parteru Emila Grzelaka. Naprawdę mam bardzo fajną formę. No, spokojnie robię 5 rund. Po tych 5 rundach bym była w stanie jeszcze zrobić 1-2 rundy. I o dziwo, już od dłuższego czasu tak nie miałam, że do tych przygotowań nie miałam żadnej kontuzji. Jestem zdrowa. No po prostu bajka. Żyć, nie umierać, tylko trenować i walczyć. Bym chciała, żeby każde przygotowania tak wyglądały. A propos tych przygotowań, to chciałbym trochę się do Twojej niedawnej sytuacji odnieść, do aktualnej Aśki. Aśka zmieniła cały swój camp, też grupę menedżerską, praktycznie wszystko w swoim zapleczu aktualnie zmieniła przed tą walką. Ty przed poprzednim twoim starciem miałaś trochę też taką sytuację, bo w sumie oprócz miejsca zamieszkania też pozmieniałaś i sztab trenerski, i menadżera, i tak trochę później, ale też rzeczywiście było dość duże przemalowanie w twoim życiu. Tak z twojego właśnie punktu widzenia, z twojego doświadczenia, myślisz, że to był dobry ruch ze strony Aśki? Kiedyś usłyszałam takie fajne powiedzenie: w życiu stałe są tylko zmiany, więc nie bójmy się zmian, zmiany są dobre. Mi to wyszło na dobre, naprawdę jestem zadowolona, że wszystko tak się potoczyło. Jak będzie w przypadku Asi? No ciężko jest mi powiedzieć, bo nie jestem na jej miejscu, to są jej decyzje i tyle. Jedno się na pewno zmieniło już teraz w Aśce. Wydaje się, że trochę zeszła z takiej narracji, w którą na początku uderzała, i trochę poszła w twój styl promowania tej walki, czyli cieszmy się z tego, że to jest olbrzymia gala, olbrzymia szansa dla Polek. Podoba Ci się, że to trochę tak właśnie zeszło w tą stronę, że już nie ma, jest trochę mniej tego trash talku, trochę mniej takiego budowania właśnie między Wami? Wiesz co, ja w ogóle się nie bawię w trash talk, w ogóle się tym nie przejmuję, nie czytam tego, nie śledzę, gdzieś tam docierają do mnie jakieś komentarze, plotki od innych osób. Ale fajno, tak naprawdę cieszmy się tą walką. No, pierwszy raz w historii polskiego MMA coś takiego się zdarza. Pierwszy raz w historii europejskiego MMA się zdarza, że dwie zawodniczki z Europy walczą o pas UFC. Tak, Aśka jest mistrzynią UFC, ja jestem druga w rankingu UFC. No kurczę, jak tu się nie cieszyć? No, walczymy w Nowym Jorku na pierwszej historycznej gali w Nowym Jorku na Madison Square Garden. No to chyba mówi samo za siebie. No właśnie, największe wydarzenie. Największe wydarzenie, myślę, w historii UFC, bo ta gala naprawdę jest przepełniona nazwiskami, w historii polskiego MMA prawdopodobnie też największe. Myślę, że długo nie doczekamy się takiej sytuacji, żeby dwóch reprezentantów z Nadwisły starło się o ten największy laur w MMA. Czy ty tu czujesz trochę takie brzemię właśnie tej olbrzymiej gali? No bo wiemy, że zawsze mówisz, że to jest dla ciebie przyjemność. Tam idziesz i się cieszysz. Czy tym razem też będzie tak, że to jest tylko i wyłącznie radość? Wiesz co, wydawało mi się, że będę odczuwała jakąś większą presję, ale właśnie teraz jestem jeszcze, tak powiem, bardziej wyluzowana niż przed poprzednimi pojedynkami. Naprawdę, no jest to coś tak niesamowitego, że chyba z tego doświadczenia czerpię tylko i wyłącznie to co najlepsze. Twój trener zapowiedział w jednym z wywiadów, że macie przygotowaną specjalną broń na Aśkę. Czy to jest trochę taka gra, czy rzeczywiście znaleźliście tam w tej grze Aśki taką lukę, która jest idealna do wypełnienia przez twoje umiejętności? To nie tak, że znaleźliśmy... grze Aśki jakąś lukę, tylko powiedzmy doskonalimy mnie i moją tajną broń. A to nie, rozumiem, że nie zdradzisz, daj, aż do walki nie dowiemy się. No nie, to. No powiem się, żeby wszyscy wiedzieli, tajna broń nie będzie tajna. Ale to wtedy by było może zaskoczenie, wiesz, byś powiedziała i tak by weszło. Nie, ja tak nie lubię chwalić dnia przed zachodem słońca.
Wiadomo, że kiedy się trenuje pod konkretnego przeciwnika, się uczy pewnych rzeczy, się trenuje pewne rzeczy. Tutaj Łukasz, analizując Aśkę, przygotował dla mnie fajną taktykę i chciałabym, żeby już był 12 listopada, chciałabym wejść do oktagonu UFC i wszystkim zaprezentować, czego się nauczyłam. Myślę, że to nie jest dla ciebie zaskoczeniem, pewnie to do ciebie dociera, że jesteś raczej stawiana w roli underdoga w tym pojedynku, ale właśnie wczoraj Jak w podczas każdym pojedynku. Dzień jak co dzień. większości, bywało tak, że to ty byłaś faworytką, jeszcze Rzadko, rzadko. no ale kilka takich starć było, ale do czego dążę? Właśnie wczoraj w trakcie rozmowy z kilkoma osobami zauważyliśmy, że niezależnie od tego, czy właśnie byłaś underdogiem, czy byłaś faworytką, twój styl walki, twoja taka trochę postawa, czy to w ringu, czy w klatce, zawsze równała do poziomu rywalki. Bardzo często było tak, że nawet jak byłaś faworytką, czy byłaś underdogiem, te walki były niezwykle równe, ale dawałaś naprawdę z siebie, jakby dostosowywała się do tego, co się dzieje w oktagonie. Masz taką bardzo dużą umiejętność asymilacji do tego, co się właśnie dzieje. Myślisz, że to jest twój największy plus teraz przed tą nadchodzącą walką, że nawet ludzie, którzy, mimo to, że ci ludzie uważają, że ta różnica między wami jest ogromna, to właśnie dzięki tej łatwości dochodzenia do poziomu twojej rywalki, z którą właśnie toczysz bój, to może być twoja ta główna broń, ta tajna broń. To sobie wyobraź, na jakim poziomie teraz będę, jak będę walczyć z Asią. Po prostu wszyscy zwariują. Jeśli tak będzie, jak to założyłem, to cyborg jeszcze będzie musiała wejść do klatki i pomóc. Nie, nie, to nie ta kategoria wagowa. Oj, a nie chciałabyś nigdy zawalczyć z Chris Cyborg? Jakby zbiła do 1,15, pewnie musiał obciąć obie nogi, ale Nie, w może. ogóle to była Chris Cyborg, to była pierwsza zawodniczka MMA, jaką zobaczyłam i byłam nią zafascynowana. Dalej jestem, bo jest fenomenalną zawodniczką. I mogłabym z nią posparować, ale raczej do walki bym z nią nie chciała wyjść. Dobra, to teraz już wrócę do tamtego poprzedniego pytania. Myślę, że to rzeczywiście jest tak trochę, to może być twoja broń, że ty czasami dajesz więcej niż ludzie się po tobie spodziewają, właśnie ze względu na to, że potrafisz się w tej walce tak odnaleźć i dostosować do tempa rywalki. Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No dobrze, to Moją przewagą jest to, że ja naprawdę to kocham. To mi się wydaje, że to jest moja największa przewaga nad moimi rywalkami, że ja nie robię tego, bo ktoś mnie do tego zmusza, nie robię tego, bo ktoś mi każe, tylko naprawdę się tym cieszę, naprawdę to kocham i jestem szczęśliwa, że mogę to robić. I werdykt tak naprawdę nie ma dla mnie większego znaczenia. Dla mnie największe znaczenie ma to, że mogę wyjść do oktagonu i mogę zawalczyć. I to o to w tym chodzi. kiedy podpisałaś kontrakt z UFC, kiedy pierwszy raz stanęłaś w oktagonie, wygrałaś walkę, miałaś gdzieś tam w głowie, że mniej więcej tak to może wyglądać, że tak po roku współpracy będziesz już walczyć o pas i to jeszcze na tak olbrzymiej gali, gdzieś tam miałaś chociażby takie marzenia? Takie miałam plany. Nie, naprawdę. W momencie, kiedy podpisywałam kontrakt z UFC, gdzieś tam usłyszałam, że ma być organizowa, że zalegalizowali MMA w Nowym Jorku i ma być organizowana gala pod koniec roku, właśnie ma listopad, grudzień, ma być w Nowym Jorku. Ja mówię, dobra, no to toczę dwie, trzy walki w UFC i kolejna w Nowym Jorku pod koniec roku o pas. I się udało. Skoro tak sobie zaplanowałaś ten rok i tak idealnie wyszło, to jak planujesz kolejny rok? To Bo może się dowiedzieć. nie jest tak, że idealnie wyszło, ja na to ciężko pracowałam. Oczywiście, no ale to teraz, skoro tak to ciężko wypracowałaś, ale dokładnie tak jak sobie zaplanowałaś, to jaki masz plan na przyszły rok? Bo może się dowiemy, jak to będzie wyglądało w tej sytuacji. Po walce, krótkie wakacje z pasem. Potem wracam do treningów, ale nie chcę się spieszyć z kolejną walką po tej walce. I mówię, kolejna walka nie wcześniej niż w kwietniu. Mówię, bo jednak ten rok był naprawdę bardzo intensywny, kosztował mnie bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo zdrowia i fizycznego, i psychicznego. I teraz po prostu po tej walce będę musiała sobie troszeczkę odpocząć i pojechać w końcu na takie prawdziwe, prawdziwe wakacje, na których nie byłam od wielu, wielu lat. A masz jakiś cel tych wakacji? Gdzie to miałoby być? Nie, nie, jeszcze się nie zastanawiałam, gdzie. No dobrze, a jak spędzisz teraz ostatnie 2 tygodnie? No tak jak mówiłaś, za chwilę wylot, a jak będzie wyglądał konkretnie ten plan? Dzisiaj wracam do Łodzi, robię jeszcze trening biegowy. Bo jak go nie zrobię, to będzie mi bardzo źle. Jeszcze gorzej mi będzie, jak mnie potem trener zabije. To wtedy by było już rzeczywiście źle, jak się zabije. Wtedy byłoby bardzo źle. Ale nie, no, już końcóweczka takich intensywnych treningów. Jeszcze ten tydzień mam taki ciężki, właśnie jutro, piątek.
I od przyszłego tygodnia tak naprawdę już zaczynamy schodzić z obciążeń, zaczynam skupiać się na szybkości, daję czas i możliwości mojemu organizmowi, żeby się zregenerował. Mówię, końcóweczka już w Nowym Jorku, potem tylko walka i się bawimy. Znaczy, bawimy się w oktagonie. To co zobaczymy w nocy z 12 na 13 listopada? Co zapowiadasz? Będzie się działa magia. Naprawdę, to będzie magiczna gala, magiczne wydarzenie i będzie się działo. Będzie skończenie w trzeciej rundzie, bo tak zapowiada Asia, jak ty to widzisz? Będzie tak. New York, new champ. Okej. Okay. Bardzo, bardzo dobre hasło. Myślę, że powinnaś to teraz jak najbardziej w to iść. New York, new balance, new champ. New car. No właśnie, to ile jeszcze new rzeczy może być? Masz jeszcze coś nowego, tak? Myślisz o czymś nowym? Nie. New country na przykład? Nie. Zostajesz w Polsce? Zostaję w Polsce. Dobrze. To w takim razie może pas rzeczywiście wróci do Polski, bo teraz teoretycznie jest w niej, ale jednak za granicą, więc tego ci całego serca życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.